No ale ja usłyszałem na jednym z wywiadów, bo oglądałem wywiad, że mnie nie szanuje. No to po co podawać rękę komuś, kto cię nie szanuje? No ale to tyle. Jakby nie ma za tym większego scenariusza rozpisanego. Zapraszamy. Ale z jedną rzeczą się zgadzam. Nie ma sensu komuś podawać ręki, kłamiąc, że się lubisz, nie? Góra. No to nie ma sensu podawać sobie ręki. Ale góra. Ale powiedziałeś, że mnie nie lubisz. Góra, wstań. Nie będę wstawał. Aha, czyli wolisz na dole, tak? A co na dole? No góra. Nie będę wstawał. A, czyli wolisz tak, tak? No nie bój się, nic nie zrobię, chłopaczku. No to nie siadaj, siadaj tam, gdzie masz miejsce. No to wstaniesz czy nie? Nie. No to masz mnie przed oczami, no dawaj. Tak krzywdziłeś, tak wyzywałeś, dawaj. A co mam ci powiedzieć? Nie powiedziałeś nic, to nie powiedziałeś w ryj. Ale co mam ci powiedzieć? Zapamiętaj to sobie. A co mam ci powiedzieć? Ale nie, co ci powiedziałem? Co powiedziałem przez internet? No dawaj. Wszystko, dziękuję. No to mów. No widzisz, i to jest, cytując twojego ojca, pustosłowie. Nie do niczego nie dojdziesz, tylko będziesz w ten sposób sobie, wiesz, rozmawiał. Zapamiętaj to sobie. Co mam sobie zapamiętać? Nie, ale zobacz, to jest dobre... Nie powiedziałeś nic, to nie powiedziałeś, w ryj? A ty co mi w ryj powiedziałeś? Chłopaczku, ja o tobie się nie wypowiadam, ja nie potrzebuję stary, atencji. Stary, i świetnie, że rozmawiamy. Posłuchaj, nie przerywaj. Dawaj. Ja się nie potrzebuję się wypowiadać o kimś, nagrywać story, bo mam swoje ciekawe życie. A ty z tym szkieletem całym cały czas nagrywacie na mnie permanentnie, na mojego ojca. Świetnie. Szydzicie. Szydzi to Wardęga w sposób czasami specyficzny, ale okej. Masz coś dalej? Mówię, że szydzisz w sposób specyficzny. Czasami, ale nie dawaj do brzegu. Czasami nie do końca fajny, ale w większości jest okej. Ale dobra, tu chodzi... A tutaj chodzi... Poprosiłem o przykład. Chodzi o gościa. Ale poprosiłem cię o przykład. Kiedy z ciebie szydziłem w internecie? Kiedy z ciebie szydziłem? Ale ty klika, bo to się klika. Najbardziej się klika Murański. Stary, no wy się nie klikacie w ogóle właśnie. A, no to... No jakby mówię ci, inaczej... To powiedziałem ci, ostatni raz w życiu, jeżeli teraz mi tego ale nie powiedziałeś w oczy, posłuchaj. Ostatni raz w życiu nagrałeś cokolwiek na mnie, ja ci powiem, tego zabronić nie mogę. To ja ci powiem. Ja ci każę, rozumiesz? Możesz tego nigdy więcej nie robić, nie bo nagrywać. Bo co? Zabijesz mnie? Znowu będą gangsterskie klimaty w fejmie? Co to kurwa jest w ogóle? Normalizowanie kurwa jakichś gruźb karalnych. Ty normalny jesteś? Grodzisz mi kurwa publicznie? Ktoś ci chłopaczku grozi? No, a co to niby być? Co to jest za maniera wypowiedzi? Maniera wypowiedzi była taka, jesteśmy żebyś w studio, wstał. Nie na ulicy, więc zachowuj się jakoś normalnie. Słuchaj, tylko te lejce, które tutaj są i włodarze, trzymają mnie właśnie w tych ryzach, żeby ci no nie słyszałeś lepy. I właśnie o tym mówię, widzisz? Ale oczywiście liścia, bo przecież nie chciałbym cię skrzywdzić. No. Zresztą walczysz teraz.